dlatego, że można spełnić swoje marzenia i zrobić jak największą karierę. Dużo się rywalizuje, gra zespołowa i że nie gra się samemu jak w innych sportach. Żeby spełnić marzenia. Co trenować dużo, żeby spełniać marzenia. No bo kolega mnie zafascynował właśnie do piłki nożnej. Jak się gramy na układzie, no to nie jest takie trudne, żeby strzelić. Bo to jest ciężka praca, rywalizacja też była fajna. Fajni przeciwnicy, mocniej można było się sprawdzić. No po prostu z lepszymi. Piłka nożna mi sprawia satysfakcję dlatego, bo no, czuję się fajnie, jak w nią gram. Trenuję piłkę nożną, dlatego że sprawia mi satysfakcję i radość. No bardzo ciężko, trzeba było dużo bronić, dużo było też wysiłku. Zostałem dzisiaj królem strzelców, zdobyłem 7 goli. Treningi są bardzo super, mamy super fajnego trenera i no lubię bardzo, lubię strzelać gole, lubię bronić dobrze. Robię to dla pasji, lubię to, bo to jest moja pasja i dlatego gram w piłkę. Jakbym nie grał w piłkę, to bym nie miał co robić. Pierwszy mecz 1-1, drugi mecz 1-1 i trzeci mecz 9-0. Trzy razy w tygodniu trenujemy, staramy się jak najlepiej trenować, no i później z tego wychodzą sukcesy. Mój tata był piłkarzem i jakby mnie to bardzo zaciekawiło i zacząłem sam grać. I bardzo mi się dobrze gra w tym turnieju. Trenuję w piłkę nożną, bo to jest moja pasja, ale przede wszystkim lubię grać w piłkę dla zabawy. Strzeliłem 6 bramek i zostałem królem strzelców. Szczególnie najtrudniejszą interwencją była z Widzewem, gdy był no, sam na sam i musiałam obronić. Grać mi się tu bardzo fajnie grało. Z adrenaliną i emocje i można sobie zagrać w co się lubi. Goli strzeliłem 12 i ta nagroda to jest za króla strzelców tego turnieju. Bo jak ma się taką dobrą drużynę, która dochodzi do finałów, no to bramek strzelać to trudne nie jest. No, myślę, że będę jeszcze więcej trenował i będę dążył do najwięcej zwycięstw, wygranych. Fajnie, rywalizacja bardzo ciężka, duży poziom i mamy nadzieję, że w ogólnopolskiej wygramy. Mi się dobrze. Pierwszy raz mam przyjemność tutaj zagrać. Na pewno bardzo fajne uczucie. No, mogę się poczuć fajnie. Tak z grona całego, no z takiego całego grona dobrych bramkarzy, no fajne wyróżnienie. Na pewno na treningach ciężko musiałem pracować. No i jest tego efekt. No, dla mnie bardzo fajnie. Udało się wygrać, no i jestem bardzo zadowolony. Jak się grała, Antoś? Fajnie. Fajnie, a ile meczów wygraliście? Jeden z tego, jeden wygraliśmy. Przegraliście. A bramka jakaś była? Nie. Nie była? No dobra, a następny mecz z kim? Z Borutą. Trzeba wygrać chyba, co? Bo jak się przegra, to się nie będzie w półfinale. No właśnie.